Borys był przekonany, że mimo przerwy w uprawianiu sportu bez problemu poradzi sobie na treningu szkolnej drużyny. Chłopak jednak nie nadąża za kolegami. Dobra, przepraszam. Dziękuję. Proszę, gramy. Borys! I ty zawodowo grałeś chyba w B-klasie, star. Wy dwaj! Ostatnie ostrzeżenie. Jeszcze raz. Pompki, a potem opuścicie dobra, salę. Przepraszam. Proszę, gramy. Dawaj, Borysku, pokaż jak grasz. Dawaj, dawaj. Jezus, pogięło cię, ała! Co ty wyprawiasz, Borys? Prowokował mnie, sam pan widział. Nawet się nie odzywaj, to jest piłka nożna, a nie MMA. Dokładnie, odbiło ci? Tak odbiło mi, że tracę tu swój czas. Gościu, krzywdę mogłeś. Co ty, chłopie, mówisz w ogóle, co? I jak ty się zachowujesz? Co on zrobił w ogóle? Myślałem, że przemyślałeś pewne sprawy i doszło do ciebie. Co i jak, ale widzę, że się myliłem, tak? Skończyliśmy trening na dzisiaj. Do widzenia, proszę wyjść z sali.